pracy magisterskiej dokonałem analizy wytrzymałościowej robota, ramy robota przestrzennej. Zaprojektowałem i wykonałem ramę pojazdu. Jest to konstrukcja rekonfigurowalna, dzięki czemu możemy zmieniać rozstaw kół, rozstaw osi i stosować różne typy zawieszeń popularnych w rozwiązaniach w samochodach ciężarowych lub jakieś inne innowacyjne pomysły. Rama charakteryzuje się dużą wytrzymałością, dlatego z powodzeniem możemy na nią zamontować manipulatory, kamery, rozbudowane stabilizatory kamer lub jakieś dźwigi tego typu, żurawie. Opracowałem system zdalnego sterowania oraz sterowanie jednostkami napędowymi. W systemie wykorzystano mikrokontroler firmy ST dzięki współpracy z firmą Kamami oraz ST. Koncepcja charakteryzuje się wykorzystaniem wielu mikrokontrolerów, co upraszcza sterowanie oraz programowanie pojazdu. Cały system właściwie zajmuje się sterowaniem robotem, żeby po prostu sterować nim jeżdżąc do przodu, do tyłu, skręcając kołami lewo, prawo. Przynajmniej na razie na tym etapie musi to zrobić. W ramach swojej pracy dyplomowej inżynieryjskiej zaprojektowałam i wykonałam technologię drive-by-wire. Jest to sterowanie każdym kołem skrętnym osobno. Jest to technologia nowa w motoryzacji, choć ona wcześniej znalazła swoje szerokie zastosowanie w kosmonautyce i w lotnictwie. I dzięki zastosowaniu tej technologii uzyskujemy lepszy kąt sterowania każdym kołem i to jest bardziej komfortowe w porównaniu z klasycznymi technologiami stosowanymi obecnie w przemyśle samochodowym. Wykonałem i zaprojektowałem układ zawieszenia w tym pojeździe. Zawieszenie ma służyć temu, żeby można wykorzystywać różne silniki do wykorzystania tak zwanej hybrydy, bo na chwilę obecną zrobił się taki trend, żeby wykorzystywać źródła odnawialne, czyli stosowanie silników elektrycznych. Moim zadaniem tutaj w projekcie robota mobilnego było zaprojektowanie układu napędowego, zastosowanie silnika pneumatycznego. Silnik pneumatyczny jest alternatywą do wykorzystania w jednostkach napędowych, robotów mobilnych, jak również samochodów. Po przeprowadzeniu obliczeń udało się uzyskać założoną prędkość, a prędkość ta dla tego robota wynosi 40 km na godzinę. Robot mobilny albo rekonfigurowalny pojazd kołowy, kameleon, służy do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami z kierunku mechatronika, dla studentów z drugiego stopnia, więc już dość zaawansowanych. Idea tego robota wzięła się stąd, że chcieliśmy prowadzić zajęcia, wykorzystując jeden obiekt, który ma wiele cech, a dostosowanych właśnie do prowadzonych zajęć. Tematyka rozciąga się od zarządzania energią poprzez oszczędzanie energii, alternatywne źródła energii poprzez energochłonność ruchu, a także konstrukcję robotów mobilnych. Gdy podsumowaliśmy wszystkie cechy, które powinien posiadać taki pojazd, okazało się, że powinien być zmienny jak ten kameleon, stąd też i jego nazwa. Politechnika Opolska. Liczy się Politechnika.